Jest poniedziałek już i ja zabieram się za malowanie pokoju dużego, dokończenie. Jak widzicie, stoję na złamaniu ścian. To nowy kolor, a to stary kolor. Na którym się lepiej? Zobaczymy na tym. Czy na tym? Na tym to mi się dolewa z twarzy, co? A tu jeszcze dół pomarańczowy, nie pomalowany. Myślałam, że Gabriel wczoraj skończy jedną warstwę tego pokoju. No ale nie skończył, tu stoi lampa. Ale no, taki kolor będzie. I ten szary też będzie szary. Ten na dole też będzie szary. Tylko najpierw malujemy górę, bo nie wiemy, czy nam starczy koloru. A ja, co zrobiłam z kolorem? Dodałam białej farby. Także, wiecie, unikalny kolor teraz jest. Także nie możemy dokupić go jakby, a później nie zmieszam go tak samo. Także najpierw pomalujemy górę dwa razy i zobaczymy, ile farb nam zostanie, bo ewentualnie mamy z korytarza ten na dół. Starsza powaga, no oczywiście, no ale to nic. Widzicie, tu mieszałam wczoraj i w sumie z tej oryginalnej, chociaż później troszkę jeszcze dodałam. To nie jest tak daleko, wydawało mi się, że będzie o wiele jaśniej. Ale tamten w korytarzu powinien być trochę ciemniejszy, nie wiem czy wam, o tak wam pokażę. Tutaj widzicie, nie umalował też. Czyli jest troszkę jaśniejszy. I ewentualnie jak nam zabraknie farby, to po prostu tym ciemniejszym pomalujemy. I też będzie ok wyglądało, tak myślę. Także dobra, lecę się malować. Bo w ogóle to się spóźniłam dzisiaj. Zaspałam, spóźniłam. No nie mam tak na czas, ale wolałabym przyjechać o 5 na przykład. A przyjechałam, obudziłam się o 6 dopiero, także mam tu jakiegoś nieprzyjaciela. Dobra, lecę. Widzę, że Gabriel zostawił tu trochę farby. Miała iść na sufity. Masakra. Czemu nie skończył? Widzicie, jak chłopa nie upilnujecie, to nie będzie. Trzeba... Okej. Słyszycie może, jak pralka pierze. Wsadziłam te rolety z okna Siunę. Mam nadzieję, że się nie popsują, ale wszystko jest z materiału, nie ma kleju, także mam nadzieję, że się ładnie umyją. Nie chcę już mi się ich ręcznie szorować, powiem szczerze.
właśnie. No, ale umyłam okno, ale tylko od środka, bo tamto okno myłam dwa dni temu chyba, 2 godziny co najmniej. Szorowałam, wiecie, wszystko, ja nie mam siły i nie mam czasu, muszę iść do domu, zrobić obiad jakiś dla nich i później pojedziemy gdzieś sobie jeszcze, także muszę lecieć. Ale się w sumie późno przyszłam. Aha, patrzę, że tu jeden już sznureczek się. A widzicie, się ułamał. Zaraz wam powiem, co w ogóle się stało. No to nic. To nie może być. Na razie te rolety będę trzymać, ale wymienię je sobie, wiecie co, na takie zwykłe spuszczane po prostu. Żeby one były bardziej na oknie. To chociaż tu jest taka klamka na górze, ale to nic chyba nie będzie przeszkadzać. Zobaczymy, bo widzicie, zajmuje dużo parapetu, a tak sobie na parapet też mogę coś postawić, a tak tutaj to nic nie postawię przecież. I w kuchni w ogóle, co zrobiłam w kuchni? W kuchni wybrałam roletę w pracy, a to chyba mówiłam, no i się połamało prawie dużo tego plastiku po prostu, także chyba już się nie nadaje do powieszenia. Ten łańcuszek, w sumie łańcuszek można było kupić, ale ja też chcę taką zwykłą właśnie zwijaną, żeby na parapecie kwiatki chcę postawić. Piękne te orchidee, wszystkie by mi tam wlazły. Weszły. No, także zobaczę zaraz w ogóle, ile kosztuje taka roleta. Jeżeli mi starczy pieniążków teraz, to zamówię może. Trzymam jeszcze trochę rzeczy do kupienia, także nie wiem. Ale tam ta 2 metry długości, także trochę będzie kosztowała. I może zamówię taką dzień-noc. Bo tam mamy jakby naprzeciwko, wiecie, sąsiada okno, także... Ja bym tą roletę trochę nie zwijała jej do końca do góry, a nie mam, nie chcę chyba firanek to mnie, nie będę nic jeszcze takiego. Także tu jeszcze nam zostało, wiecie co, zostało nam później karnisz powiesić, ale ten pokój będzie chyba Santiago, także właśnie nie wiem, bo mam ten karnisz taki srebrny w domu. Także tak, a łóżko przesunęłam, się pytałam Gabiego. Czy sprzedajemy je, wiecie, za jakąś tam groszę, czy komuś niektórych zabierze, czy zostawiamy. Ale powiem wam szczerze, że chyba zostawimy. Może wygląda trochę brudne. Tutaj dół bym zakryła, mamy takie duże prześcieradła. No, takie akurat w tamtym domu też mamy zakryte. Tak prawie do ziemi. A teraz to oczywiście, wiecie, mogę nawet kupić jeszcze, o. Dzisiaj może kupię. Albo mam dużo tych prześcieradł, wiecie, takich. No, przykryć czymś i... Po prostu. I tu będzie Santiago pokój, bo to łóżko, co do niego chciałam kupić, to 480 euro chyba z materacami kosztuje. Ale teraz na razie nie mamy i tak. Trzeba kupić szafy. I tu wtedy szafy postawię. A to już jak zrobię, to wam pokażę. A dzisiaj chyba będę uciekać. To na tyle. A wiem, jeszcze zrobiłam łazience, wyszorowałam te kafelki, podłogę, bo to już nie ma czasu. O, to jest tak, że się trochę błyszczy, nie? Były w całej farbie takie uciekające. Prysznic muszę wyszorować kiedyś, ale to nie wiem. Jeszcze nie, a tu powinno się wszystkie rzeczy. Łazienki, to okno też sobie można było przetrzeć. Wczoraj myłam, ale Gabi już trochę ubrudził. Dobra, coś tam się stało. Co się stało? Gdzie jest Gabi? Czarny kocham na mój. Czakie? Dem? Monkey, bo byli ja. Monkey! Okej, okay, monkey. A, ściągnęliśmy tę roletę. No może już nie będziemy jej zakładać. Właśnie jak brudno, nie wiem, mieliśmy zmienić tę podłogę. Trochę nie obchodziło nas, ile tam nakapie, ale nakapało i teraz nie będziemy zmienić. A zobaczcie, to jest taki koszulik klinowy, tutaj nam zostawili. W sumie tak to wygląda ładnie, ale ja nie chcę go. Po prostu go oddam. A sobie kiedyś kupiłam, ja wolę, wiecie co, taki plastikowy sobie kupię, a la wiklina, szary, czy tam kiedyś, wiecie, są dużo w Lidlu. Jeden obrazek, 2 kosze właśnie to do kompletu, do na śmieci, 2 lampy takie, oddajemy te, to wiecie, to tylko tam, tylko że może to przetrę zaraz. To co na włącznikach było, chyba 5 zestawów klamek takich starych i taki stojak. To wszystko oddajemy. Stojak, wiecie czego, czemu ja tego nie chcę? Bo po prostu, wiecie, to ciężko wyczyścić. Kurzy się, brudzi się i ja wolę już chyba nic nie mieć niż to stałoby. Wywalić to wszystko, później kupię sobie nowe. A wczoraj pomalowałam korytarz, widzicie?
Teraz już się nie przebija. Pamiętacie, jak się przebijało? Może wiecie, gdzieś tam daleko to ciężko, ale tutaj już wygląda o wiele lepiej. Jeszcze muszę poprawić pomarańcz. Bo wydaje mi się, że się prześwietla. No trochę i trochę czuć farbę pochlapaną. Nie wyostrza się, no niestety. Pochlapane jak malowaliśmy, ale myślę, że przetrę papiery i wtedy jeszcze malnę sobie to. Dzisiaj chyba nie, może jutro. No zobaczę zaraz, która godzina jeszcze, czy mam czas. Jutro to zrobię. A, jeszcze mamy problem drzwi z łazienki. Nie mogłam wyjść z łazienki dzisiaj. Dobrze kabin się był, bo obcierają próg i tu się zacinają i trzeba będzie je trochę poszlifować, a wymieniłam wszystkie klamki. O, mamy już wszędzie nowe. A, mam jeszcze worek z zasłonami, mogłabym je wywieźć też. Może teraz wywiozę je szybko. No, to jest zły pomysł. Dwie pary w sumie zasłon do tego, a jeszcze te poduszki muszę też oddać. Mamy swoje. Dobra, lecę. To dzisiaj by było na tyle. My uciekamy, wczoraj byliśmy nad morzem. A dzisiaj tylko pojedziemy, oni chcą, bo jutro jadą już. Też rano, wiecie, musimy o 5 wstać może. Na lotnisko ich zawiozę, a jutro oni jadą. A chcą my jeszcze zobaczyć buty. Dla dzieciaków, wiecie, tutaj są to chyba tam jeszcze takie Nike, Adidasa czy coś. Także jadę, zrobimy obiad, pojedziemy. Także dzięki Wam za oglądanie, zabieram już dzisiaj kamerę i złożę to, co nagrałam. Zobaczymy, ile z tego filmu wyjdzie tutaj. Może tylko jeden taki, wiecie, rewundowy. No, także dzięki Wam za oglądanie, dajcie łapkę do góry, jeżeli Wam się podobało. Dajcie łapkę do góry do Gabriela, który ma skończyć malować dzisiaj i jutro już definitywnie i będziemy sprzątać. No, także odezwę się do Was w następnym.